Cześć Maciek. Cześć Patryk. A my Was serdecznie witamy w 22 odcinku NeuroFreaków i dzisiaj porozmawiamy na super, ciekawy, interesujący i jakże ważny temat i będziemy mówić, czy nasza praca jest poparta badaniami naukowymi. Dokładnie tak. Więc jakbyśmy mogli ocenić naszą pracę? No czy tak. najpierw ją ocenimy, czy najpierw w ogóle podyskutujemy o tym, jak ona wygląda? Podyskutujemy, jak ona wygląda i ja może Dobra. tylko powiem, co nas skłoniło do tego, bo tak, takie tematy się przywijają cały czas. Gdzieś mm -hmm. na różnych grupach terapeutycznych takie, takie tematy się przywijają, że o ty to jesteś od MB, a ty to jesteś od po prostu latania namiotu i rzucania czarów. Natomiast ostatnio, jak zrobiłem sobie QA na Instagramie, to się okazało, że kilka takich pytań padło. Co w ogóle sądzę, czy co sądzimy? No nie, bo podejrzewam, że na Projekt Masaż jest, jest podobnie, często w komentarzach to widać. Co sądzimy na temat wśród podziału, wśród wizji na tych odębę i na tak zwanych magików? No właśnie. I tutaj, może, zaczniemy sobie od tego, że jakbyśmy się teraz nie kategor kategoryzowali, ojej, kategoryzowali, hmm. po jest jestem widać, to. Podziały są złe. Raczej tak, ale mają też kilka swoich takich drobnych plusów. Mm -hmm. Bo akurat jeden z takich, który mi przychodzi do głowy, to jest w sumie taki, że czasami, jeśli mamy taki, powiedzmy, jakiś wyraźny podział, no to on niesie za sobą jakąś dyskusję. No czasami to nie jest dyskusja i wtedy to nie jest plus, nie? Jeśli czasie... to polega po prostu na… Wyzywaniu się gdzieś tam wzajemnie i robienie z tego jakiejś po prostu takiej fizjopiaskownicy, no to nikt z tego nic nie wynosi, ale w momencie, kiedy spotykamy się powiedzmy ze zdaniem zupełnie odmiennym od naszego, czyli powiedzmy to może być osoba, która swojej praktyki w ogóle nie popiera żadnymi dowodami naukowymi, ale spotyka się z opiniami osoby, która idzie w przeciwną stronę, no to może z tego coś mądrego dla siebie wyciągnąć. I tak samo odwrotnie, jeśli ktoś. Swoją praktykę popiera tylko badaniami. Spotyka się z osobami, które mają bardzo fajne efekty terapeutyczne, ale nie mają jakby niczego na poparcie swojego, swojego działania. Mam na myśli w ogóle jakiś, jakiś badań czy, czy dowodów e, takich na, no, powiedzmy, gdzieś tam, nazwijmy to laboratoryjnych. Nie? Mhm. E, no to w takim przypadku jedna i druga osoba, o ile ma taką dosyć po prostu otwartą głowę, to mogłaby z tego coś dla siebie wyciągnąć. I w takim przypadku takie podziały mogą być jakby całkiem w porządku, bo to jest jakby coś, co nam pokazuje pole do, do jakiejś dyskusji. Ale z drugiej strony, no wiadomo, może być, może mieć do tego inne podejście, i w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek argumenty z drugiej strony, no to taki podział w ogóle jakby niczemu nie służy. No niestety tutaj w naszej branży to jest tak, trochę że te dyskusje są na niskim poziomie, bo najczęściej wygląda to tak, że osoby, które powiedzmy, pracują różnymi nurtami nazywanymi po prostu jako metody holistyczne, hmm. bardziej tam z powiedzmy tych dziedzin pracy e, metod naturoterapeutycznych. Hmm. E, to jest tak, że wrzucają czy swoje efekty, czy gdzieś tam e, powiedzmy jakiś case z pacjentem, no i osoby, które teoretycznie pracują bardziej właśnie. Metodami, które są no, dość mocno zbadane, tutaj gruntownie przebadane, no to wtedy co, co to jest, tak? To nie jest fizjoterapia, nie oszukujcie pacjentów. Ja widzę tutaj, że jest pewien taki problem, dlatego że nasza branża fizjoterapeutyczna ona nie jest, no nie ma żadnych specjalizacji, tak? I mhm. powiedzmy. Niektóre osoby pracujące, powiedzmy stricte, w nurcie ortopedycznym, e, mogą być czasami też się nie ma co dziwi, specjalnie na zniesmaczone w stosunku do osób, które wykorzystują właśnie gdzieś te metody terapii krzyżowej, terapii wiceralnej, jakichś metopartych na kinezjologii, ale często oni pracują z kompletnie inną grupą pacjentów, ale jedni Dokładnie. i drudzy nazywani są fizjoterapeutami. i to jest trochę problem. E, my często nieświadomie gdzieś to wprowadzamy w. E, Powiedzmy w błąd czasami może pacjentów, może innych terapeutów. I ja jeszcze niedawno miałem takie swoje zdanie, że niespecjalnie dobrym pomysłem jest robić specjalizację w fizjoterapii, dlatego że no wiemy, że na pacjenta trzeba spojrzeć holistycznie, że na ich problemy narządu ruchu mają wpływ też problemy, powiedzmy, nie wiem, natury trzewnej, że na problemy trzewne ma jakieś tam problemy natury emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej, więc ciężko jest to super podzielać. Oczywiście są takie specjalizacje typu, tu ktoś pracuje z dziećmi, no to oczywiście tak, ta osoba pracuje stricte z ostrą neurologią, typu tam udary Stwornie rośliny, i tak dalej, a te osoby pracują z pacjentami często bólowymi. Tak? Mm -hmm. I, a ten pacjent bólowy to jest strasznie duża grupa masy pacjentów, masy problemów, gdzie jedni wykorzystują metody oczywiście oparte na MB, i inni nie. No ale wszyscy nazywamy się fizerobotami, i to jest trochę problem. To jest trochę błąd wprowadzania właśnie w błąd pacjentów, innych terapeutów i trochę czasami sami siebie szukujemy. Strasznie trudny temat w ogóle to jest, mhm. żeby to jakoś to rozseparować. Trochę tak I, i myślę, że to też może jest trochę spowodowane tym, że dużo takich nurtów terapeutycznych do nas troszeczkę gdzieś dociera też z zagranicy, nie mhm. często z jakichś obszarów, gdzie one kulturowo są troszeczkę inaczej uwarunkowane. Czyli, tak jak mówiliśmy o terapii czaszkowo-krzyżowej, czy o terapii takiej trzewnej, no to one mają swój, jakby wywodzą się z nurtu takiego osteopatycznego, nie? Więc, powiedzmy, trochę inaczej też mogą reagować na to ludzie mieszkający gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, mhm. gdzie oni, powiedzmy, mają kontakt z osteopatią od ponad 100 lat. I u nich w dodatku jakby tych zawodów w związku z tym jest więcej. Mhm. Więc oni te wtedy może, może nawet nie mają niektórych takich problemów z rozpoznaniem tego, do kogo oni idą. No bo u nas mogą tak naprawdę pójść, powiedzmy, do fizjoterapeuty, bądź do jakiejś mniejszej znacznie grupy, powiedzmy, jakichś naturopatów, którzy mhm. też jakoś bardzo różnie się nazywają. I, i to u nich też nie jest jednolite, nie? A u nich możesz sobie po prostu pójść do osteopaty, do chiropraktyka, do fizjoterapeuty i tak naprawdę idąc do fizjoterapeuty, tam raczej po prostu wiesz, czego się spodziewasz. Bo fizjoterapeuci pracują w dosyć jednolity sposób. Idziesz do osteopaty, to wiesz, że spodziewasz się zupełnie czegoś innego, nie? Więc u nas po prostu mamy jedną grupę, w której, no może to wyglądać u, u każdego terapeuty zupełnie inaczej i jest jakby to takie szerokie spektrum Takich terapii, powiedzmy, z całego świata wrzucone w jeden zawód. Nie? Tak, dokładnie. I powiem Ci na przykład, że tak jak wcześniej wspomniałeś, wspomniałeś że nie w Stanach idąc dookoła spodziewasz się czegoś, to u nas oczywiście tych zawodów praktycznie zrobiło się już chyba tyle samo. No, nie mamy jeszcze chyba rolfer, rolfera gdzie mm -hmm. w Stanach rzeczywiście jest to popularniejsze, ale są osoby, które pracują integracją strukturalną, powiedzmy tak, więc mm -hmm. mamy praktycznie tak samo dużo tych specjalizacji, tylko u nas to się trochę zatarło, tak? bo jak na przykład mm -hmm. widzisz sobie u nas kogoś, kto pracuje w konkretny sposób, to ty nie wiesz, czy on jest ostopatą, czy on jest fizjoterapeutą, czy on jest masażystą, czy on jest naturoterapeutą, czy on jest po integracji strukturalnej, czy w ogóle nie mm -hmm. wiem, jest kimkolwiek. No tak. A tam na przykład wiadomo, my wiemy o tym, tak że praca ostopaty znacznie różni się od pracy wizdrabulty, tak? Mm -hmm. Praca masażysty znacznie różni się od pracy i masażysty, znaczy i i ostopaty. Mm -hmm. A u nas jest tak, że taki nikt się zrobił. Nie wiem czy to jest dobre czy to jest złe też, mm -hmm. dlatego że wydaje się, że mi się, że efekt terapeutyczne, mogą dzięki temu być lepsze, przez co pacjenci być może szybciej wychodzą ze swoich problemów. Więc ciężko tutaj ocenić czy to jest dobre czy to jest złe. No minus jest taki ewentualnie, że czasami po prostu wprowadzamy troszeczkę pacjentów w błąd i oni nie wiedzą czego się spodziewać, mhm. a może by chcieli o tym wiedzieć, bo może chcieliby kogoś polecić tę osobę i no też fajnie jest wiedzieć, co my jako pacjenci mamy na sobie robione. tak? Może chce doczytać o, o tym w internecie, mhm. może chce się dedukować. A może chce takiej osoby po prostu w przyszłości unikać tak? Może się okazuje, że ta terapia nie jest dla mnie, już nie pójdę do nikogo, kto pracuje w ten sposób, więc Dobra. No. to też jest oczywiście czyjś wybór. Jasne. No więc wiesz, też, też wspomniałeś o tym, że mamy dużo różnych mhm. zawodów, że już właściwie tyle, co, co w innych krajach. I pewnie tak, tylko że z drugiej strony u nas nawet jak ktoś idzie na, na osteopatię, czy później idzie powiedzmy, na integrację strukturalną, czy uczy się terapii czeszkowo-krzyżowej. To zazwyczaj są to osoby, które też na początku skończyły fizjoterapię. Tak. Więc one wśród pacjentów mogą być też już rozpoznawane po prostu jako fizjoterapeuci. Mm -hmm. nie? Więc musi też myślę, że minąć dosyć dużo czasu, zanim e, jakby u nas nawet nie, nie, nie nasze środowisko się do niektórych rzeczy gdzieś tam przekona, e, tylko pacjenci sami po prostu zaczną troszeczkę to rozróżniać, bo o tym się o niektórych rzeczach robi się po prostu gdzieś tam troszeczkę e, głośniej, no i mogą sobie już gdzieś tam. Opinie na, na jakiś temat wyrobić. Nie? Tak, a wiesz, to nawet może to nie do końca też chodzi tylko o samych pacjentów, bo przecież jak w Anglii na przykład możesz iść na studia fizjoterapeutyczne po liceum, mm. tak? ale możesz iść na studia ostopatyczne. Tak, tak. tak a możesz tak. iść, no nie, na no, studiów, studiów rolferskich nie ma akurat i tak dalej, ale więc. No, ale na chiropraktykę już chociażby. O, na możesz chiropraktykę pójść. możesz, no nie? Więc teoretycznie masz trzy różne grupy zawodów, które się uczą od razu innych rzeczy, mm -hmm. e, od samego zera. A ciężko jednocześnie być fizjoterapeutą, no jak u nas jest. I u nas, jak idziesz na ostopatę, to musisz być albo fizerapeutą, albo lekarzem, albo chyba pielęgniarką chyba po, albo położną. położną tak mi się wydaje. Mhm. Trzeba sprawdzić na różnych uczelniach, bo nie jestem tego w 100% tak pewien, ale wydaje mi się, że tak jest. Mm -hmm. I ciężko wiesz, jednocześnie ucząc się bycia fizerapeutą przez 5 lat studiów, potem być może robiąc jakieś konkretne szkolenia fizerapeutyczne, iść na ostopatię i nim odrzucić wszystko to, co miałeś wcześniej. Dokładnie. Bo nawet może jak świadomie odrzucisz, to podświadomie gdzieś tam jeszcze będziesz tych narzędzi gdzieś tam wykorzystywał i na tego pacjenta no, będziesz patrzył jak fizerapeuta, bo no, jest to troszeczkę inny sposób patrzenia na, na dysfunkcję. Mm -hmm. Jest to trochę problematyczne. Może, żeby troszeczkę jakby tutaj um, ugruntować to, o czym będziemy za chwilę mówić, to warto byłoby powiedzieć, co tak naprawdę byłoby w tej grupie metod opartych na badań naukowych, czyli w tej grupie MB, a co byłoby tym przysłowowym lataniem na, na miotle, tymi czarami i tak dalej, bo my mamy trochę spaczone już jakby, mhm. e, powiedzmy tak jakby na początku staramy się powiedzieć neutralnie, co by było, a później jak, jak to jest trochę w naszym przypadku i wrzucimy sobie taką skalę, gdzie my w tej skali mhm. jesteśmy i gdzie może byłoby fajnie zostać i tak dalej. Więc tak, na początku. To jesteś tutaj mocniejszy, jeśli chodzi o temat MB, bo Maciek jest u nas osobą w firmie, która ewidentnie czyta najwięcej badań naukowych i podrzuca cały czas jakieś nowinki, więc osoby, które nie śledzą i czytałyby to, co ty wrzucasz, to myślę, że jest taki minimum jest spełnione tutaj, jeśli chodzi Pewnie o tak. poszukiwania. I teraz tak, A co według badań naukowych jest to metodą, która jest ok, według naukowców, fizjoterapeutów? Ok, e, wiesz co? No w ogóle wydaje się, że każda terapia, która będzie oparta o ruch, mhm. no to będzie na pewno taka, która jest jakby najlepiej zbadana mhm. i, i za którą stoi najwięcej dowodów naukowych, że ona po prostu jest skuteczna. No bo tutaj wiemy, że tych mechanizmów po prostu prowadzących do samoleczenia organizmu jest najwięcej, no bo tutaj nie dość, że mamy działanie powiedzmy takie strukturalne, no ale też bardzo silne działanie adaptacyjne. Więc, więc to na pewno tak. No i gdzieś tam, wiesz, no my chyba właściwie wszyscy u nas w gabinetach Projekt Masaż no opierają się przede wszystkim na… Tych metodach biernych nazwijmy to, No na, tak, raczej na takich metodach, nazwijmy to na terapii manualnej, mhm. nie? Bardzo różnej, więc terapii Kapia manualna w sumie też jest dosyć dobrze zbadana, teraz coraz więcej jakby badań. Kieruje się w tą stronę, że jest to prze przede wszystkim działanie przeciwbólowe, mm -hmm. no i niosące, niosące ze sobą faktycznie dosyć sporą ingerencję, w układ nerwowy przede wszystkim, trochę w układ taki endokrynny. Te działania też oczywiście, one, one mogą dawać różne skutki. Z tym, że dużo jakby badań tutaj pokazuje, że te efekty zazwyczaj nie są trwałe. I z tym akurat nie do końca się możemy zgodzić, aczkolwiek no niestety to jest jakby troszeczkę problem w ogóle badań naukowych, że nie zawsze mamy dosyć jednolitą grupę. Tych pacjentów, nie zawsze gdzieś tam jest robiony ten, ten follow-up dalej, który pozwala ocenić, mm -hmm. czy ta trwałość faktycznie jakaś jest. No i niestety terapia manualna w pojmowaniu badań naukowych jest zupełnie inną terapią manualną, niż my robimy faktycznie w naszych gabinetach. I tutaj no, myślę, że jest bardzo duża różnica, dlatego że właściwie no, większość badań, znaczna większość um, opiera się o działanie dosyć miejscowe. Czyli na przykład pacjenci z bólem odcinka lędźwiowego, którzy spełniają jakieś tam kryteria, mają na przykład manipulowany odcinek lędźwiowy uh -huh. jedną konkretną metodą, no i później po prostu oceniane są jakieś parametry. Uh -huh. I to mogą być parametry gdzieś tam powiedzmy dla układu autonomicznego, więc tam można badać chociażby tam zmienność rytmu zatokowego serca, inne parametry. Można sp sprawdzać oczywiście, jak pacjenci subiektywnie oceniają ból. No i można to po prostu porównywać też do grupy placebo i stąd po prostu wynosić jakieś wnioski, czy to jest skuteczne, czy nie, ewentualnie jeszcze jakby przeciągnąć to dalej o pytanie pacjentów po jakimś czasie od zabiegu, co tak naprawdę się zmieniło, czy oni odczuwają poprawę, czy nie. I z punktu widzenia jakby metodologii badań to jest ok, ale z drugiej strony no Wiem, że nasze podejście się z tym zupełnie nie zgadza, dlatego że my nie działamy praktycznie nigdy. W ten sposób, no nie? W ten sposób. Może, nie? Na, wiesz, jakby jakaś byłaby ograniczona czas terapii, to może rzeczywiście byś tak robił, byś wiedział, że ok. To może przynieść rzeczywiście jakiś znaczny efekt przeciwbólowy, no ale też się nie ma co dziwić, tak. no bo przecież w badaniach musi być minimalistyczny, minimalny bodziec, który będzie wprowadzony, żeby no, mm -hmm. nie zaburzyć tutaj, a, wiesz, jakby całego no badania. Bo tak. przecież tak, nie tak, można tak. byłoby godzinnej terapii manualnej z manipulacją na wszystkich To by byś nie wiedział, no co przyniosł jakikolwiek efekt. Dokładnie. Nie? Więc, więc tak, żeby dało się takie badanie jakkolwiek sformułować, no to musi to być poparte na jakimś, powiedzmy, protokole mm -hmm. pracy, żeby dało się to porównać. E, no więc. No dlatego też myślę, że dużo badań może sugerować, że terapia manualna niesie ze sobą ten efekt taki neurofizjologiczny w postaci właśnie gdzieś tam przeblokowania tej bramki bólowej mhm. albo po prostu jakiegoś innego mechanizmu, który znosi na jakiś czas bolesność, ale tak naprawdę jakby nie yy, no, nie, nie jest to, ja, istotne w, w, w kontekście gdzieś tam leczenia pacjenta długotrwale. Mm -hmm. No więc jakby no z tym się myślę, że po prostu też obaj zgadzamy, że takie miejscowe działanie, no one w niektórych sytuacjach może być przydatne, mm -hmm. ale w tych problemach niespecyficznych raczej po prostu nie przynosi trwałej ulgi okay. i raczej nie jest niczym szczególnie większym niż faktycznie ten efekt placebo. Ja to myślę, że i tak jest dużo, skoro jest zbadane, przebadane w fajny sposób, że jakaś prosta, krótka technika mm -hmm. działa powiedzmy i przeciwbólowo i przynosi jakiś efekt nawet krótkotrwały to, to i tak jest nieźle, no, nie? mm -hmm. że może w krótkim czasie gdzieś tam pacjentowi, e, pacjentowi pomóc, no, ale żeby zbadać to, czy to daje długotrwały efekt, no to my wiemy, że no, terapia normalna też nie jest jakimś po prostu e, super idealnym jakby panaceum na coś i no też dobrze wiemy, tak, że po prostu mm -hmm. my często na szkolniach staramy się przepchnąć nawet tą, tą, tą wiedzę na ten temat, że przecież pacjenci, którzy zgłaszają doliwości bólowe w problemach niespecyficznych, których jest więcej, no to ten problem rzeczywiście w zgłaszanym miejscu jest, ale on często nie jest najistotniejszy, stąd o, tutaj możemy jest. mieć jakieś... Stąd, stąd ta poprawa tak. nawet też może mm -hmm. nie być długo trwała. Więc jest jakby, tak jak wspomniałem, że chodzi o większość badań, no ale też nie wszystkie. Tutaj akurat całkiem fajnie są przeprowadzane badania nad tymi metodami, Powiedzmy, metodami bardziej nad, nad leczeniem takim osteopatycznym, mhm. dlatego że tam dużo rzadziej jest używany jakiś algorytm leczenia pacjenta, nawet w samej metodologii badania. Czyli mhm. jest po prostu, mamy tylko wzmiankę o tym, że pacjenci byli leczeni po prostu metodami jakimiś manipulacyjnymi, co w osteopatii może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. I mniej więcej na przykład, ile trwała taka sesja. Więc wtedy, jakby wiemy, że to leczenie było bardziej zindywidualizowane, i zazwyczaj dlatego wtedy myślę, że też te końcowe efekty tego badania wskazują na to, że takie leczenie jest skuteczniejsze. Bo tutaj akurat tych badań nad osteopatią jest sporo i chyba ostatnio w ogóle też coraz więcej, bo jakby w ogóle cały ten nurt idzie tak raczej w tą stronę ostatnio naukową, mhm. a niekoniecznie w. Tą taką nazwijmy to klasyczną. Nie? Mhm. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego ruchu, który wspomniałeś, bo mhm. to też jest taka ciekawostka z tym ruchem i to też były różne fajne badania przeprowadzone, że okazuje się, jeśli chodzi o ruch, to często to nie jest jakby konkretna forma ruchu, które przynosi jakieś bardzo fajne efekty terapeutyczne, mhm. tylko często po prostu ruch. Ja pamiętam jak była gdzieś tam jakaś wrzawa, kiedyś był taki bardzo popularny trening core stability i okazało tak. się, że on wcale Przybóle odcinka dziwego nie jest lepszy, na przykład niż prosta gimnastyka WF. No nie? Tak, i, i drugie badanie, które gdzieś tam ktoś też mógł się czuć troszeczkę niezręcznie, jeżeli pracuje na przykład taką metodą typu Bobat, było też takie fajne fajne badanie ko kojarzyć pewnie na nie tak, tak, u tak, ludzi, którzy pracowali właśnie Bobatem, że wcale tutaj ta specjalistyczna forma ruchu dla osób dorosłych nie jest lepsza u osób z problemami chyba neurologicznymi nawet było. To było niż, z, no, z tym, że tam to chodziło też o, o osoby dorosłe. Tak, tak, nie? tak, tak o dorosłe co, dokładnie. To jest właśnie tak, ważne. Tak, tak, tak. Bo no, tak. no, jest, jest znaczne Różnica między bobatem dla dzieci, a bobatem mm -hmm. dla osób dorosłych. No nie? Ale to też nie była wcale lepsza forma pracy ruchem niż zwykły taki trening, mm -hmm. wiesz, po prostu ogólnorozwojowy. No nie? Tak, tak. Więc ten ruch Dokładnie. jest też taki skomplikowany, bo my często nie wiemy, co przynosi efekt, mm -hmm. tylko to, czy to jest po prostu, nie wiemy, nic, endorfinki, czy to, że po prostu podnieśliśmy krążenie, czy to, że po prostu, nie wiem, dotleniliśmy się lepiej, mm -hmm. czy to, że roznosiliśmy swoje stawy, że też jest troszeczkę problem w kontekście badań de facto, które ćwiczenia dają jakieś bardzo fajne mm -hmm. efekty na co, no nie? Tak, no właśnie tutaj myślę, że w takiej terapii ruchem właściwie nie sposób jest wyizolować mhm. jakąś jedną strukturę, nad którą byśmy chcieli pracować. Większość ćwiczeń, które i tak się gdzieś tam zaleca w takim treningu medycznym, no to są ćwiczenia wielostawowe, angażujące właściwie i kończyny dolne, i górne, i całkiem fajną gdzieś tam pracę klatki piersiowej, czy tam w ogóle tą stabilizację tułowia. No więc tak naprawdę trudno teraz powiedzieć, na czym, jakiego, się, na czym my się skupiamy nie? W, tej, w tej pracy. No i jak pracuje całe ciało, no to możemy się po prostu spodziewać takiego globalnego mhm. efektu i to jest prawdopodobnie to, co, co faktycznie przynosi, przynosi efekt. Dobra, mamy EBM, czyli po prostu oparte na badań naukowych terapie, jest ruch, jest terapia manualna. Igłoterapia też jest nieźle zbadana, jeśli chodzi o efekt przeciwbólowy, to krótkotrwały, podobnie jak terapia manualna, mm -hmm. więc ona chyba też jest zaliczana tak klasyczna pod kątem pracy na punktach mm -hmm. spustowych, gdzieś tam na, nie mówię o tu o akupunkturze, broń Boże, mm -hmm. tylko mówię o takich, wiesz, gdzieś tam mm -hmm. suchym igłowaniu, mm -hmm. tym takim fizjoterapeutycznym stricte. Tutaj akurat ostatnio jakoś tam tego nie śledziłem, mm -hmm. ale tutaj też jakby te zdania gdzieś tam momentami były takie podzielone, nie? że też okay, może w zależności od, od sytuacji. Mm -hmm. y, tutaj też nie chciałbym nikogo jakoś tam wprowadzić w błąd, bo akurat igłoterapii gdzieś tam w ogóle nie, nie śledziłem chyba od jakichś dwóch lat. Okay, odkąd no bo ja też nie sam na... się pożegnałem mniej więcej z zrobieniem mm -hmm. igieł, to przestało mnie to interesować. Tak, to to nie będziemy. I pytanie: Czy jest coś jeszcze w tym worku terapeutycznym, powiedzmy, EBM-owskim? Hmm. No gdzieś tam pewnie, pewnie terapia czaszkowo krzyżowa w jakimś zakresie. Mhm. Nie? Bo to jest akurat też. Jest, jest coraz więcej też, też badań na ten temat. One się gdzieś tam w miarę regularnie pojawiają. I, no i okazuje się, że w, w dużej ilości faktycznie przypadków niesie bardzo fajne efekty terapeutyczne. Nie do końca jasne są jakby mechanizmy, które za tym idą. Wiadomo, mhm. że prawdopodobnie jest ich sporo, i, i części z nich. Możemy jakby tam nadal jakby nie, nie rozumieć, albo nie możemy ich do końca zbadać. Ale ja jeśli chodzi wiem, jakby o tą wrzucał. satysfakcję pacjentów, to. Okay. Znaczy na razie to właśnie trudno powiedzieć, czy to tak. można wrzucić, czy nie wrzucić. No. Myślę, że ty od dużo osób, które tutaj to słuchają, to powiedzą, co? Ten Moment, <grym> kiedy wyłączył? <grym> tak, tak, tak. Y więc ja na razie staram się być po prostu obiektywny i, i szukam tylko tego. Y może, może inaczej, y wskazuję jakby metody o których faktycznie czytałem sporo badań okay. naukowych. O terapii czaszkowo-krzyżowej, no wiadomo, że będzie tych badań no znacznie mniej niż o terapii z Ruchem, użyciem ruchu, tak, tak. czy czy ogólnie łącznie wszystkich e, rzeczy, które możemy wrzucić, np. przykład w osteopatię, z której mm -hmm. się też ta czaszkowo krzyżowa wywodzi, no, niemniej jednak jakieś tam badania są, i, i coraz jakby mniej osób taką przynajmniej mechaniczną terapię czaszkowo-krzyżową e, neguje. Mm -hmm. Znaczy, patrząc na przykład na dyskusje na grupach, które się pojawiają, to ja myślę, że e, ruch ewentualnie terapia manualna, i to też nie tak, że na pewno. I głowanie. niech będzie jeszcze ten EBM tutaj, ale Dobra. reszta to już. Sczewna już um, już tak. czaszkowa i, i reszta. Tak, na bok. znaczy wiesz co, przede wszystkim jak gdzieś e, słucham mm -hmm. albo czytam o rzeczach, które ewidentnie po prostu wprowadzają pacjentów w błąd według innych specjalistów. Nie mówię tutaj osoby, bo ja korzystam z takich <słuch> metod To jest właśnie... Czeszkowo-krzyżowa to jest praktycznie, wiesz, to jest już czarna magia mm -hmm. w większości dyskusji, które się pojawia. Terapia wisceralna też jest taka mocno wątpliwa tutaj i mm -hmm. większość osób no, nie chciałoby tutaj, żeby ona była w nurcie metod pracy fizjoterapeutów. Już nie mówię o takich rzeczach jak... Tematy kinezologiczne to one są też bardzo mocno tutaj wątpliwe dla wielu osób. No Tutaj myślę, że jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek badania naukowe, no to jest ich w sumie bardzo mało. Po policzyć na palcach rąki, to w dodatku drwala. I jeśli chodzi o jakby samo to same efekty, nie, sam ten outcome z tych, z tych badań, no to on jest tam właściwie najczęściej żaden. A jeśli jest jakiś. Znaczy, ja też obiecujący to zazwyczaj są to grupy gdzieś tam koło 10 osób, nie? Ja się nie dziwię, dlatego że sam pracuję takimi metodami pracy i wiem, że po prostu, znaczy wiem też mniej więcej jak się przeprowadza badania naukowe, tak w mm. bardzo dużym skrócie, oproszeniu I nawet z tą swoją małą wiedzą, jednocześnie znając jakichś super szczegółów dotyczących po prostu przeprowadzenia, zaplanowania takiego naprawdę dużego badania, to I wiem, że to już by nie udało. No nie? <śmiech> <śmiech> A jednocześnie, jakby ktoś wiedział mm -hmm. jeszcze kilka szczegółów, to, 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 to musiałby lec, lec w gruzach. Natomiast, jeszcze wracając do tych metod, e, takich powiedzmy, żeby po prostu dużo osób, zresztą na przykład poczuło się teraz, o, to znaczy, że bardziej latam namiot, albo o, to znaczy, że ja pracuję, jestem wiesz, ugruntowany tutaj wiedzy opartej na badaniach. E, więc ja myślę, że tutaj też e, często gdzieś przywane są na naszym rodzinnym rynku terapeutycznym metody typu e, pinopresura a czy tam pinoterapia, czy klawioterapia i tak dalej, tutaj, czyli no, też jest taka, tak. powiedzmy, to, no nie ma na niej badań specjalnie żadnych, bo... Chyba, chyba w ogóle żadnych. A nie widziałem może ani jednej. Może coś by było, może coś by było, nie chcę nie tutaj, wiesz, jakby tutaj Ja tylko tutaj mówię, że skręślać, nie widziałem. Ale tak, my też korzystamy z tego, żeby nie było teraz, ktoś się będzie mhm. mówił, że o, obrażają pinopresurę w żadnym wypadku. Nie, jakby co, to cały czas staramy się na razie być zupełnie obiektywni, jeszcze tak, nie no? doszliśmy do tego, co my robimy, my robimy dokładnie. więc myślę, że a... będziemy mogli się zaraz też troszeczkę z tego wytłumaczyć. Tak, i chyba, i chyba to by było w dużej Skrócie, w dużym skrócie, tyle jeśli chodzi o te metody, które są wątpliwe, jeśli chodzi o. Z perspektywy badań. Tak, z perspektywy badań, tak. nie? Mm -hmm. no, natomiast tak, powiedzmy sobie, Maciek, a tutaj mamy taką 10 skalę. Mm -hmm. Od nich 0 to niebo 0 zero jest złe, od innego do 10 to nie? Od innego <grym> do 10. I te, jakby im bliżej jedynki, tym jesteś bardziej eBEM. Stricte. Mm -hmm. Dziesiątka to jest tak zwane po prostu lataj na miotle, czary, gusła, wróżenie wiesz, z dłoni i tego typu rzeczy. Szklany kuj. Szklane, tarot i tak dalej. Dobra. <laughs> nie, tarot nie. Ja nie lubię bardzo. <laughs> ale może ktoś lubi. <laughs> może ktoś lubi, ale no, po prostu ja nie lubię. No, no, okay. to, to, ale też nie, to, ale nie że... dajesz sobie też dychy pewnie w tej nie, skali. Nie, nie, nie dajesz sobie <laughs> też dychy, broń Boże. od okay. wypadku. I gdzie byś tutaj się umieścił w tej skali od mm -hmm. jednego do dziesięciu? No, myślę, pięć że... to jest takie neutralne, typu: na przykład, piątka jest taka średnia. Każdy te wszystkie testy, typu tamte test z galupa, i tak dalej, wybierasz sobie. No, nie? Jak, jak bierzesz sobie cały czas na środku, to znaczy, że nie wiesz. Dokładnie <laughs> tak. tak. To powiedzmy, że pięć okay. nie, no nie? Czyli, czyli no. Jest bliżej jedynki, albo bierzesz dziesiątki. No to ja sobie daję takie mocne trzy. Mocne trzy, dobra. A dlaczego dajesz sobie mocne trzy? Co cię ciągnie do jedynki? Dlaczego jesteś tak daleko od jedynki? A dlaczego tak okay. wróć? Dlaczego tak blisko jesteś jedynki? Dlaczego tak daleko od dziesiątki? A wiesz co? No pewnie dlatego, że no. Hmm. Staram się jakby cały czas rozwijać raczej na tym gruncie takim medycznym mhm. i jakby gdzieś tam ostatnie też chyba swoje lata, a ostatnio to się nawet jeszcze bardziej gdzieś tam intensyfikuje, że coraz więcej siedzę w badaniach naukowych, coraz więcej uczę się jakby takiej medycyny ogólnej, mhm. coraz więcej fizjologii, coraz więcej diagnostyki różnicowej, więc Dlatego chyba ciągnie mnie jakby bardziej gdzieś tam w tą stronę, bo staram się po prostu lepiej zrozumieć, jak naprawdę funkcjonuje nasz, nasz organizm, więc myślę, że po prostu z racji tego jest, jest bliżej. A też. Może dlatego, że też badania naukowe raczej staram się aplikować, nazwijmy to, w mojej praktyce. Raczej jako po prostu rozumienie tego, jak coś działa. Mhm. Więc może dlatego jestem daleko od dziesiątki, bo po prostu wiem, że niektóre rzeczy, które robią, że one fizjologicznie mają sens i, i stąd jakby to moje takie wrażenie. No ale nie jest to jakby zupełnie jedynka, dlatego że no, ruchem raczej z ludźmi nie pracuję. Mhm. Czasami ewentualnie podpowiadam jakieś takie drobne rzeczy. Oczywiście edukuję pacjentów, co też bardzo mocno się wpisuje w. w w EBM, no właśnie, no ale z drugiej strony nie jest to właśnie też jedyneczka, bo jednak sporo metod, z których korzystam w gabinecie, no nie są, nazwijmy to, do końca uznane. Mhm. Jeśli chodzi w ogóle o, o wykorzystanie testów nerwowo-mięśniowych, no to tutaj bym skłamał, mówiąc, że na to są jakiekolwiek, mhm. gdzieś tam chyba jakiekolwiek dowody, nawet nie, nie mówię o twardych. Korzystam bardzo dużo z terapii wisteralnej. Tutaj akurat, no tak jak mówiłem, trochę gdzieś tam tych, tych badań jest, myślę, że może to troszeczkę zrażać osoby, które są takie bardzo mocno nastawione na, na praktykę opartą na, na dowodach naukowych, to że. Może czasami praktycy, którzy używają tej terapii trzewnej, obiecują takie zupełnie fantastyczne rzeczy, nie? Że, że to jakby to wystarczy do wyleczenia większości mm -hmm. problemów naszych pacjentów? No więc absolutnie nie. Te badania, które gdzieś tam faktycznie istnieją to one pokazują, że to się fajnie sprawdza, ale na przykład u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, e, gdzieś tam u pacjentów z SIBO może to przynosić faktycznie ulgę, e, u osób, które mają jakieś problemy gdzieś tam żołądkowe i tak dalej, więc jakby stricte trzewne i, i, i tutaj mamy tego troszeczkę więcej, no ale na przykład gdzieś tam leczenie, e, powiedzmy, gdybym chciał używać tylko takiej terapii i leczyć wszystkie problemy takie, no, włożyłbym je bardziej do worka, powiedzmy, z ortopedycznymi, no to raczej się to gdzieś tam faktycznie nie, nie, nie mieści w tych, mm -hmm. w, w tych granicach, nie? Okay. Więc myślę, że dlatego u mnie taka chyba trujeczka. Ja bym dał ci cztery. Za no, to nie prowadzić drugi moduł terapii nerwomieśniowej. No tak, ale tam, tam z kolei też używamy dosyć tak, dużo tak, takich tak, medycznych tak, tak. argumentów innych. ci czwórkę za niedzielę przede wszystkim. Za niedzielę. No dobra. No, za na czwórkę przecież... mogę się jeszcze zgodzić. Czwórka, no więc tak to wygląda. Ja właśnie to nie jest dla mnie specjalnie proste pytanie, dlatego że zauważyłem, że z racji tego, że pracuję z bardzo dużą grupą różnych pacjentów, od pacjentów pooperacyjnych, czymś zdarza, po pacjentów z jakimiś, nie wiem, takimi problemami bólowymi stricte i kończyn dolnych i kręgosłupa i głowy i tak dalej, to u mnie to jest tak duży rozrzut czasami w skali jednego dnia nawet, no nie? że raz jest taka rzeczywiście to jest praca terapeutyczna stricte, a czasami się okazuje, że idziemy bardziej w kierunku kinesiologicznym i ona w ogóle nie jest terapeutyczna. co ja też pacjentom mówię, to jest w ogóle bardzo zabawne, ale jakbym miał tak siebie uśrednić, to dałbym sobie sześć pół, może czasami siedem, ewentualnie. E, aczkolwiek ostatnio fajną wiadomość dostałem. E, I to jest już któraś z rzędu podobna wiadomość. E, I to napisała ojej, chyba Ola, jak dobrze pamiętam teraz. E, jeszcze nie napisałem, bo bardzo długa wypowiedź jeszcze kuję tutaj. E, I chodziło o to, że Ola napisała no w ogóle była naszą kursanką w poznaniu mhm. e, i e, wysłała mi ostatnio kogoś od siebie na, na terapię. No i pierwsza trapia była taka, powiedzmy, bardziej czwóreczkiem sobie dał, a tutaj wtedy za to może piąteczkę ewentualnie, bo było tak 50-50 tutaj i dużo było takiej pracy, wiesz, manualnej, tu jakaś mobilizacja, praca na tankach miękkich, proste rzeczy, jakaś tam edukacja nawet ruchowa delikatnie, a druga wizyta już taka, jak to napisała, no to yy, ona jest ogólnie osobą, mówi, że bardzo otwarto na różnego rodzaju formy fizjoterapii, ale to co... To sobie powiedziała wracając do terapii, to ona mówi, że to da, jakby miała ocenić mnie od skali od 1 do 10, sama tak za to dałabym 11 za to. <grym> 11 za okay. to, bo, bo mówi, że na no, kosmos na no nie. Efekty, efekty są fajne, no, jakby to jest plus i jakby tutaj mnie mocno broni, ale terapia była taka no nie terapeutyczna. Ja to często pacjentów też mówię, wiesz, jakby jesteśmy sobie na wizycie, robimy sobie wywiad taki terapeutyczny, później robimy sobie jakieś takie proste testy, wszystko się zgadza, analizę posturalną, trochę chud czasami, jakiś ruch prowadzamy i mówię, tu się tu się fajnie rusza, tu się nie rusza, tu musimy mm -hmm. bardzo we to pracować. I w pewnym momencie wchodzimy w taki temat, lub wiemy, co. A teraz rozpinamy wrotki. Tak, tak. Teraz e, nie jest Pani u fizjoterapeuty, tak? W tym momencie jakby to, to jest terapia a, okay. po to, żeby nie wprowadzić ich w błąd, bo na przykład jak ktoś jest osobą, która bardzo rzadko korzysta e, z fizjoterapii, to e, mogę być troszeczkę zdziwiona i myślałaby na przykład, że inni fizjoterapeuci też tak pracują, no nie? I to by było mhm. wtedy niefajne, bo potem pójdzie na jakąś inną terapię i powie, a dlaczego Pan mi tu nie prezystuje tego, a tutaj, a może to emocje mają wpływ, a może coś takiego. No nie chcę nikogo ustawiać w jakiejś dziwnej sytuacji. E, na przykład moja żona Agnieszka, ona ma już taki spaczony, bo ona na przykład myśli, Myśli, że wszyscy pracują tak jak my pracujemy. A tu, a tu zupełnie nie. A, a tu jest, mówię, takich osób jest naprawdę. No nie chcę powiedzieć, że mało, no nie, ale mm -hmm. no, no, no nie jest popularne to. Widzimy po osoby, które przychodzą na terapię dwomiśniową, gdzie jest takim lekkim wprowadzeniem do tematów to jest taki basic po prostu. Tak, żeby to ktoś. Takie, które w dodatku tak nawet wygląda i brzmi bardzo racjonalnie, nie? Tak, to jest tak, tak. jakby na logikę, wszystko fajnie, oczywiście. Bardzo na ma... ziemi. No tak, 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 tak. Momentami troszeczkę wiesz, tak się delikatnie no, umosisz, momentami ale tak. Bez przesady, i to jest wszystko takie racjonalne, no ale dobrze wiemy, że to też może wyglądać trochę inaczej mhm. w praktyce terapeutycznej, A później, jak już idziesz w te tematy. No ja na myśli właśnie, że każdy zerapeuta tak mówi, wiesz powiedz, Agato. I tłumaczę po prostu od dwóch lat, my to nie jest do końca psyterapia specjalnie i, e, i to nie jest specjalnie wybrane ani wśród terapeutów, a tym bardziej wśród e, pacjentów, no nie? No. no ale to jest na tyle już racjonalne dla niej, że on mówi, no, dlaczego tak wszyscy nie pracują? <ścoughs> Więc e, my też mamy trochę taki spaczony. E, nie wiem, jakby gust czy e, ocenę tutaj, mm -hmm. bo e, no, siedzimy w tym już jakiś czas, no więc tak. nam się wydaje, że to jest takie no, normalne w sumie przecież. W my tak pracujemy i większość naszych znajomych tak, tak, tak. bardzo podobnie pracuje. No, no i są też Aga, no nie? Bo tutaj wiesz, przecież spotyka się z naszymi znajomymi, typu tam Marcin Rzymbowski, Kamil Marachowski. E, tutaj ekipa wiesz, z jednego mm -hmm. gabinetu, z drugiego gabinetu i ona myśli, że skoro w projekcie się pracuje, no to cały świat nie <grybetycznie> tak pracuje. A no tu tak. proszę, można. E, wprowadzić się w błąd i też swoich znajomych, no nie, tutaj, ojej, trudny temat to jest i pytanie jest takie, co my możemy robić, żeby wszyscy byli w tym momencie szczęśliwi, no nie, żeby jakby nie było takich podziałów i, o, ja mam taką jedną rzecz, co, co można było wprowadzić do, do dyskusji tutaj, bo była taka sytuacja, ja z racji tego, że daję sobie w tym momencie siódemkę albo szóstkę, to czasami jestem przywoływany w różnych, w różnych miejscach, że jestem tym człowiekiem odlataj na miotle, nie specjalnie się z tym zgadzam, bo czasami są tak, naprawdę, no ja prowadzę pacjentów od połe celu i tak dalej. No <laughs> Więc tak. To, jest, to, jest, to jest specyficzne. Nie odleciałem tam specjalnie, ale chodzi o to, że jak się pojawiają takie dyskusje, że ktoś na przykład stwierdza, że o to, co robię na przykład, to jest złe. Albo na, u naszych kolegów, bo e, czasami są przywoływani do tablic w różnych, różnych grupach terapeutycznych, to fajnie byłoby, żeby ewentualna osoba, która e, mówi, że mm, to jest niedobrze, to jest e, nie tak się powinno pracować, i na to się będę się prowadzić, to powinna coś zaproponować od siebie. To było super, dlatego że ostatnia taka sytuacja była. E, jakoś w okolicy dnia terapeuty. Nie wiem, którego jest dzień fizerapeuty. Mm -hmm. Którego dzień terapeuty? Chyba we wrześniu, jakoś, porządek września. Tak mi się wydaje, że początek września. No i gdzieś tam, pamiętasz, tak, no, nie? Tak, tak, bo ja byłem tak, tak, na urlopie. Tak, dokładnie, zostałem, z, zostałem od, odznaczony, odhaczony, że mm, popsułem komuś humor pod kątem mojej pracy, bo gdzieś tam badałem subklinicznie nadnercze i tak dalej. I ja bym bardzo chciał, żeby osoby, które na przykład tego, tego typu komentarze gdzieś tam wrzucają i komu popsułem humor, to żeby on zaproponował u tego pacjenta Jakąś swoją, jakby wiesz, opcję, co opcję leczenia, no nie? Mhm. Bo ja na przykład ja nie miałem żadnego innego pomysłu na pracę z tym pacjentem, bo to było akurat dziś jeszcze pisaliśmy sobie z Natalią, tak? Natalią, chyba Natalią, a jak dobrze pamiętam. Kurde, ja strasznie kiepsko pamięć do imion mam, widzę. ajs się zbliża powoli. Co trzeba zrobić? Mam nadzieję, że nie. I. No wiesz, niespecjalnie łatwo prowadzić pacjenta, który ma jakieś problemy z odcinkiem szyjnym głową i w pewnych momentach na przykład, traci wzrok na jedno oko. Takich nie wiadomo dlaczego, no nie? Mhm. I teoretycznie wszystko ok pod kątem przypływu i tak dalej, no to dla mnie pod kątem prowadzenia go ruchem, no byłoby to wybitnie skomplikowane. nie? Też za Mniej... bardzo nie mam pomysłu, co można byłoby w takiej sytuacji tak. zrobić. A to co takie metody, weź lekkie, że nikomu nie zaszkodzisz? Teoretycznie w większości przypadków mm -hmm. a możesz tylko pomóc. Ja wiem, że jest pewne ryzyko takich metod a, terapeutycznych, dlatego że czasami możesz odwlekać a, tak. normalne leczenie, powiedzmy akademickie, mm -hmm. a, przez co pacjentów możesz się pogorszyć. No, ale nas to do końca nie dotyczy, bo sami pacjentów wysłamy często na różne tak, badania. Tak, wiesz. tak, oczywiście. Ja jestem ja ogóle tego zdania, że. No, tak naprawdę pacjenci mogą korzystać z takiej formy leczenia, z jakiej w ogóle chcą. Nie? Nikt mhm. im nie, nie powinien jakby z góry narzucać tego, tego, owego i tak dalej. No, dla nas też, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby latać na miotle, tej no, naszej przysłowiowej. O ile to działa, pacjenci są zadowoleni i, i są efekty terapeutyczne, to cokolwiek, nawet jak się coś brzmi głupio, tutaj wiem, część osób powie, że to nadal wtedy będzie głupie, ale jak pomaga. To, to jest moim zdaniem najważniejsze, ale mhm. jeszcze jakby faktycznie przed tym musi być ta część taka mocno oparta na takiej diagnostyce nazwijmy to różnicowej. Mhm. Więc no, gdyby była faktycznie sytuacja, że do nas przychodzi pacjent, który nigdy w życiu nie miał niczego przebadanego, no i traci wzrok gdzieś tam pomału, na przykład na jedno oko, mhm. ma jakieś dziwne drętwienia połowy ciała, mhm. no to ja na przykład takiego pacjenta najpierw odesłałbym na dokładną diagnostykę, pewnie z diagnostyką obrazową do neurologa. Mhm. Na komplet badań, i dopiero wtedy no, prawdopodobnie ten pacjent w ogóle też trafiłby pod opiekę neurologa, bo jest jednak mhm. dosyć duża szansa na to, że to udałoby się gdzieś tam sklasyfikować pod, pod jakąś konkretną jednostkę chorobową, w której my nawet niekoniecznie mamy jakiś, jakąś możliwość takiej pracy celowanej. Nie? Mhm. Ale z drugiej strony, no co z tą grupą pacjentów, która przebadała się po prostu wzdłuż i wszerz. I takich tak. pacjentów jest dużo. Co, to jest, a, chyba Nie? wydaje mi się, że to jest większość pacjentów, bo na przykład po moich pacjentach mm -hmm. widzę, że oni już przechodzą po diagnostyce. Mm -hmm. uh, przynajmniej tak, tak, po takich rzeczach, ty wiesz, coś ich tam w brzuchu jeździ boli i tak mm -hmm. dalej, to już mają USG zrobione, czasami pogatoskopi są i tak dalej. Tak. Więc to jest zdecydowanie większość osób, mało uh, osób jest takich, którzy po prostu w pierwszej kolejności mm -hmm. idą i korzystają. Uh, z bardziej alternatywnych metod leczenia, bo jednak mm -hmm. żyjemy w Europie, ludzie są świadomi, tak. dostęp do lekarza jest, chciałem być bardzo dobry, a teraz powiem, że jest niezły. Jest niezły. No. Teraz bo jest zdać, że dla, dla chcącego nic trudnego. Tak, no. tak, tak. No, no. Da, się, da się ogarnąć. Więc y, na pewno tak, są takie osoby, które faktycznie przychodzą bez żadnej diagnostyki, więc ja dlatego takie osoby mm -hmm. też, też często gdzieś tam kieruję na chociażby USG i, mm -hmm. i pakiet badań krwi, które akurat mm -hmm. w tym przypadku byłyby przydatne, chociażby do tego właśnie, żeby odsiać, czy to nie jest jakaś poważniejsza sprawa. No ale teraz właśnie, jak wracamy do tej takiej mhm. krytyki, nie? że ktoś na forum internetowym, jakiejś na grupie mówi, że a, takich pacjentów nie można leczyć i tak dalej, no to w takim razie co, co zrobić, skoro no, ktoś mógł powiedzieć, takiego pacjenta należy odesłać do lekarza. Ale on już był. No, ale on, już był <laughs> nie? on już był i to nie u jednego, o dwóch, trzech, pięciu. Mateczkę badań, z których absolutnie nic nie wynika. Mhm. I teraz można powiedzieć, że no to w takim razie to może terapeuta też nic nie znajdzie. No może nie, ale może jednak faktycznie dla nas to jest zielone światło, bo mhm. wiemy, że przynajmniej pacjentowi ze strony takiej organicznej nic nie zagraża. Mhm. Więc mamy czas i mamy dosyć dużo możliwości pójścia w naprawdę różną, różne strony, żeby komuś jednak gdzieś tam pomóc to zdrowie sobie przywrócić. Tak, to by było super, gdyby na przykład po tym podcaście okazało się, że osoby, które gdzieś tam e, upominają innych swoich kolegów z branży, że to jest złe, to jest niedobre i nie powinno się tak robić, to żeby od razu zaproponowały, bo często to jest tak, że jest jakiś case. On to nie jest taki, wiesz, mhm. po prostu ktoś bierze zdjęcie, a przynajmniej nie powinien tak robić i o to jest złe, tylko powinien się odnieść do tej sytuacji, to powinien dopytać, okej, okay, dobra, z czym ten pacjent przytykł, dalej, jak on się teraz czuje, co się wydarzyło, czy miał jakiś po prostu Powiedzmy skutki uboczne tej całej terapii, i tak dalej, bo jeżeli taka sytuacja była, że ten pacjent został fajnie wyprowadzony e, dzięki metodom, którym często nie znamy, tak? W ten sposób, mm -hmm. to też głupio się powiedzieć. No mi nie przyszło kogoś upominać pod kątem stricte metod ruchowych, no nie, no chyba, że rzeczywiście naprawdę byłaby już, no, ewidentnie po prostu nie wiem kalectwo biomechaniczne tak. jakieś to będzie już. Ale wiesz, co, ja też bym nie powiedział komuś, że źle. Ja już tak mam, że po prostu. Tak jakbym zapytał Ciebie, no nie? Hej Maciek, jaki jest Twój najmniej ulubiony kanał na YouTubie? No tak, no nie mam pojęcia. No nie wiesz, bo nie oglądasz tego, no nie? Albo Twój najmniej ulubiony w No to też też nie wiesz, no nie. Mhm. Ty to nie, wa nie warto śledzić. No nie, jakby, no nie wiem, są takie osoby, które po prostu muszą gdzieś tam ma pisać w imię czegoś, nie wiem, tam dobra świata, mhm. pokoju wśród innych terapeutów, nie wiem, oczyścić swoje sumienie, cokolwiek chce tak, zrobić. No, do, no, niestety, ale też czasami jest tak, że fizjoterapii e, najbardziej mogą szkodzić po prostu e, fizjoterapeuci. No myślę, że przede wszystkim tak jest. E, chociaż, no tak, no tak jest. E, wiesz co, bo u nas jest taki problem trochę w tej fizjoterapii. Ja na przykład e, bardzo często widzę to, że mamy taki taki syndrom, że Hmm. Troszkę chcemy być e, jak lekarze. Stricte, mm -hmm. no nie? Często tak. Często tak. Pamiętam nawet, jak byłem, to już e, w ogóle, idąc w inną stronę i uciekając troszeczkę od tematu, do, e, to było jakieś, jakieś zebranie takie, wiesz, to kształtowało nasze środowisko, się wybieraliśmy jakieś tam mm -hmm. grupy. Mm -hmm. Do. Kurde, ja teraz za bardzo nawet nie kojarzę specjalnie. Do Izby. Jak, do Izby, a, e, tak, jakby. Ja, nie chodziło mi o izby, chodziło mi po prostu. A, całą tej strukturę naszego mm -hmm. kifu, no nie? Jak to wygląda? Do czegoś tam byli wybierani w zdarpełci. Ja po prostu byłem, bo stwierdziłem, że okej, okay, posłucham mm -hmm. sobie, ale to było już kilka lat temu, kompletnie nie pamiętam teraz. I tam często padała taka informacja, jak wypowiadali się, wypowiadały się osoby, które zgłaszały się na kontynent stanowisko, że no chcielibyśmy, żeby w zdarpełci byli jak lekarze. Mówię, kurde, w ogóle nie chcę, żeby to byli jak lekarze. Po prostu lekarze mają strasznie kiepsko aktualnie. No tak, wygląda to ale... Wygląda to źle mm -hmm. i żebyśmy współpracowali z lekarzami. No i powiem Ci, że fajnie jest współpracować z lekarzami, żeby się z nimi dogadywać pod kątem e, konkretnych czasem metoterapeutycznych, terapeutycznych, fizjologii no, i anatomii, bo ona powiedzmy jest mm -hmm. takim wspólnym mianownikiem, bo no, nasi pacjenci mają to, to samo, anatomię, to samo, fizjologię, jak e, pacjenci, lekarzy, ale czy my rzeczywiście musimy jakoś bardzo mocno współpracować z, z lekarzami, to też jest taki temat. Mm -hmm. no Myślę, że pewnie wiesz, w niektórych sytuacjach pewnie tak, jak mm -hmm. fizjoterapeuta na przykład pracuje e, w Takich bardziej warunkach klinicznych, gdzieś faktycznie powiedzmy w szpitalu, w prywatnych, jakich, powiedzmy, placówkach, okay. gdzie mamy ortopedię, gdzie mamy jakąś neurologię, mm -hmm. no to no, myślę, że bardzo to byłoby ważne, nie? żeby lekarz neurolog wiedział, jakimi metodami pracuje fizjoterapeuta, ale żeby też fizjoterapeuta wiedział dokładnie, jakie są sytuacje, kiedy powinien tego swojego pacjenta. Z powrotem, na przykład, odesłać do lekarza neurologa, nie? Więc oczywiście mogą być takie zespoły, w których ta współpraca będzie dosyć ważna. No My akurat nie współpracujemy chyba z żadnym lekarzem. Był kiedyś taki pomysł, nie? Delikatnie pojawia się, że może by tutaj zatrudnić lekarza, ortopedę i tak dalej. Tak, ale to myślę, że nie jest dla nas jakieś takie szczególnie ważne. No, dlatego, że po prostu też możemy, jeśli jest potrzeba, kogoś odesłać do lekarza mhm. gdzieś na zewnątrz, mhm. do, powiedzmy, tej, tej, tego naszego gabinetu, i, i ja tam nie mam, z tym, nie mam z tym problemu. No, zauważyłem, że właśnie tak część tutaj, tak jak mówiłeś, stawiała na to, żebyśmy byli jak lekarze, no ale nimi nie jesteśmy, bo stanowimy zupełnie odrębny zawód, więc myślę, że tutaj nie warto w ogóle tego porównywać, bo mhm. to zajmujemy się kompletnie czymś innym. No i druga rzecz, jakby taka dotycząca tej współpracy. Czasami pojawiały się takie głosy, znaczy one się cały czas pojawiają, i one mi się szczerze mówiąc nie podobają specjalnie. Dotyczące tego, że, że na przykład lekarzy nie bardzo interesuje nasza praca. Ja myślę, że jest w ogóle wręcz odwrotnie. Bardzo często ich interesuje i interesuje ich w ogóle coraz bardziej. Może to my też powinniśmy czasami gdzieś tam zrobić krok w tym kierunku, żeby zobaczyć, jak do końca wygląda. Praca lekarza. Mm -hmm. nie? Tak, w sumie się z tym zgodzę. Myślę, że leka lekarze in to interesuje. I przykład widzę po swoich pacjentach też, no nie, jakby widzę po pacjentach, którzy zostają jakby przesyłani na przykład do mnie, wiedząc, jak tak pracuje, od innych specjalistów, tak. Mm -hmm. co, co ciekawe, rzadko to są pacjenci od innych ortopedów, to jest, to jest ciekawe, to jest jednocześnie specjalizacja, z którą byliśmy pracować, współpracować najlepiej, tak, bo to de mm -hmm. facto pracujemy z problemami tak. narządu ruchu, no i lekarzem od problemów narządu ruchu jest ortopeda, a tutaj, proszę, w gabinecie pryk pojawiają się pacjenci od ginekologów, neurologów, neurochirurgów i tak dalej. Laryngologów, co ciekawe, mm -hmm. ale od tych ortopedów rzeczywiście tych pacjentów jest stosunkowo mało. Ale widzę po pacjentach, którzy są lekarzami, przychodzą np. do mnie i jest ich stosunkowo sporo, jak patrząc na to, no to ich jakby tego typu praca moim zdaniem interesuje bardzo, tylko oni z racji tego, że oczywiście praca lekarza oparta jest tylko na EMB, praktycznie. Przy, no, przynajmniej w takich placówkach. No, w takich klasycznych placówkach, no nie? No tak. E, to e, oni za bardzo no, nie widzą miejsca na tego typu pracę e, mhm. u siebie, no nie? Albo jakby na tego typu pracę z pacjentami w klinikach, w których pracują. E, Dlatego, że nasz model pracy często jest super mocno zindywidualizowany. I pamiętam, że mieliśmy takie ciągotki, jak się zainteresowaliśmy choćby e, samokinezologią, testami nerwomięśniowymi i tak mm -hmm. dalej, e, żeby jakąś pulę badań e, spróbować zrobić, stworzyć. Nawet mieliśmy tak, zakup jeden <grychy> dotyczący właśnie e, dynamometru, mm -hmm. tak? czyli takiego urządzenia do badania pomiaru siły mięśniowej. Nie pamiętam. To był chyba najdroższy, niepotrzebny zakup, w ogóle, który zrobiliśmy. Ja jeszcze mam cichą jest nadzieję, jeszcze, że, on się, że on się spłaci. Tak, ale to... to jest taka po prostu bardzo profesjonalna waga za 6,5 tysiąca, chyba. <laughs> I e, był nawet tak, nawet wrzuciliśmy hip, nawet była wrzucona hipota zapewne, że mieliśmy grupę pacjentów, którzy mają problemy bólowe ociągu dziwego, którzy e, mieli usunięty wyrostek korbaczkowy i przez co zaburzony jest praca mięśla I mhm. że będziemy sobie badać, będziemy sobie testować i tak dalej. Ale po drodze pojawiło się tyle różnych problemów, e, które mogą nam zaburzać pracę tego testu, że pacjent może być globalne hipertonii, może się okazać, że po prostu oprócz problemu z tym ma jeszcze jakiś problem inny kręgosłupowy, i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że hmm, niby proste założenia, ale strasznie dużo utrudnień po no drodze. Tak. No nie? Może nic z tego może nie być. Nic z tego może nie być, mhm. e, dlatego że tutaj nasza terapia jest bardzo mocno indywidualna do każdego pacjenta i rzeczywiście być może nawet. Coś takiego jest, tak? Mm. Tylko, że myślę, żeby dojść do tego, to musi być nie pacjenta. wyrzucić z globalnej hipertonii, później gdzieś tam zacząć robić inne no rzeczy. Tak, ale to już jest ileś interwencji. To jest zanim... ileś interwencji, dokładnie. No tak. I już by się mogło poprawić to, nie? Zanim byś odpalił mu mięsień lędźwiowy, to tak. już by ten pacjent musiał się czuć lepiej. Już mm. by mógł zakres ruchu mu się poprawić, mm. bo się może okazać, że okej, okay, on miał wyrost kropaczkowy, mm. Ostatnio miał w ogóle tego pacjenta. I z się sprawdzam, że rzeczywiście, znaczy na początku wiesz globalna hipertonia, później e, inne problemy z lędźwiowym, mm. ale okazało się, że główny problem. To też chyba opisałem go na, na, na chyba na Facebooku uraz w obrębie twarzy. To no tak. się okazało, że to było kluczowe i zanim zrobiliśmy w ogóle ten lęk, mm -hmm. to, to już mu wszystko, zrobiliśmy twarz i to mu wszystko poprawiło. No tak, i no. właśnie takie rzeczy sprawiają, że w ogóle takie obiektywne badanie terapii manualnej jest no, bardzo trudne. Mm -hmm. No, no jest to pewien problem, z którym być może e, ja sobie tak tłumaczę, że często metody, którymi się, na których się aktualnie opieramy, to je się, je się da zbadać. Na pewno. Jakby wszystko da się zbadać, tylko prawdopodobnie nie aktualnymi narzędziami. I nie jest to wiedzą, którą teraz, teraz mamy, mhm. bo jak patrzymy sobie na, na metodologię badań, to no, no, troszeczkę stanęło to często, no, nie jakby mhm. na przestrzeni lat i. I no, mamy takie możliwości, wiesz, cały czas takie same, no nie? To tam się dużo nie zmienia. Wydaje mi się, że troszkę to będzie ewoluowało, i może się okaże, że my teraz mówimy niby to jest takie latajne namioty, tutaj, jakieś kinejologia, mm -hmm. jakaś wisteralna terapia, jakaś krzyżowa, a się okaże, że za 30 to jest taki, wiesz, no, Standardowy EBM, no nie wrócę jak już wszyscy tak pracują. Może Normalna tak. sprawa. Może, może tak... odkryjemy jeszcze coś ciekawszego. Tak i wtedy wierzymy w stwierdzimy, mmm, to, to nie jest fajne, to trzeba coś innego. Tak samo słuchaj, jak <noise> okazuje się, że jest może grupa osób, które po prostu lubi pracować takimi metodami, które są, wiesz, do końca niesprawdzone, jest taka, wiesz, trochę magii w nich niby się wydaje. Mm -hmm. To jest ostatnie fajne porównanie, to szam jak było, a, wiesz, w większości krajów są na przykład, narkotyki nielegalne, mm -hmm. tak? Jak one się legalizują, to osoby, które zajmowały się sprzedawaniem ich na czarnym rynku, to one z tego odchodzą. I na przykład, no słuchaj, tak. jak, e, jak to było w Holandii takie obserwacje, jak zalegalizowane narkotyki, e, część z nich, to się założył, że ta branża się strasznie sfeminizowała. Większość kobiet zaczęła sprzedawać, że to jest dobry biznes tylko dla mam. No, no, śmiesz, no. śmieszna sprawa, no nie? To <laughs> tego, że osoby, które, wiesz, nielegalnie to sprzedawały, stwierdziły, że... Trzeba coś innego nielegalnego robić. No tak. się że to już nie jest taki dobry biznes. Tak. No? i go okrzyżował, już jest tak, wszyscy to robią? Nie, weźmy coś, coś takiego bardziej magicznego trochę. <laughs> Może, tu. Może tu jest właśnie część, część grupa osób. Może tak. A... No właśnie, no ale znowu tych, tych metod jest tak bardzo dużo, dlatego że prawdopodobnie nasza w ogóle osobowość jako ludzi ma dosyć duży wpływ na to, co my wybieramy jako terapeuci, no ale też to, co nam się bardziej gdzieś tam może podobać, podświadomie jako pacjentom mhm. też może sprawiać, że bardziej lubimy tego terapeutę, mhm. bo on robi takie rzeczy. Więc to jednocześnie może mieć też lepszy efekt yy, niż, niż coś, co. Teoretycznie, obiektywnie byłoby lepsze, mm -hmm. ale u terapeuty, z którym jakby nie mamy takiego dobrego flow, bo jakby nie, nie jest w podobnym takim powiedzmy, klimacie, nie? Mm -hmm. który, który nam się podoba. Wiesz co, ja myślę, że warto byłoby poruszyć jeszcze jeden taki temat, który jest dość istotny, dlatego że e, patrząc sobie na aktualny trend mm -hmm. i, i jak to wygląda na naszym rodzimym rynku terapeutycznym, to jest znacznie większe zainteresowanie osób a Właśnie tymi, powiedzmy, metodami gdzieś tam, e, które są bliżej dziesiątek i bliżej jedynki. Mm -hmm. a, I teraz warto się dowiedzieć, dlaczego tak jest, po pierwsze, a po drugie, czy to jest ogólnie dobre, no nie? Bo, jak wcześniej powiedziałeś, tutaj, na przykład, a, terapia wisteralna, no, nie? ona często jest, powiedzmy, reklamowana albo opisywana jako coś takiego, wiesz, że dotykasz brzucha, tu, 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 tu i pacjent, wiesz, miał e, refluks i nie ma, no nie? Mm -hmm. Albo miał jakieś takie problemy, no, Duże z jamą brzuszną albo w i jedna terapia i. poszło, I petardo, do, nie? I petarda. Chciałbym, żeby e... tak było, ale niestety. No, my, my wiemy, że niestety. Życie takie nie jest. Jaką metodą terapeutyczną byś nie pracował, to jest to proces mhm. on jest dłuższy albo krótszy bo może jest tak, że jeżeli tych terapii jest mniej, to może pacjent będzie musiał w domu sam a, zrobić więcej, tak? Może będzie musiał otrzymać dietę, może będzie musiał robić jakąś mm -hmm. może będzie musiał coś wprowadzić jeszcze ewentualnie, więcej aktywności fizycznej do swojego życia, więc my to wiemy, ale często te metody, na przykład no, a, czy to oparta kinezjologii, czy na terapii ruchowej, to się okazuje taki wiesz, to jest taki taki wow, które wiesz nie dość, że jest tak magicznie podczas terapii i robisz takie, wiesz, super fajne powiązania, tym tłumaczysz pacnowi z ciałem, jednocześnie tych zabiegów może być bardzo mało, żeby osiągnąć super efekt terapeutyczny, mhm. co jest takim trochę często wprowadzanie w błąd delikatnym ludzi, no nie? Bo niektórzy, jak widzę, że na terapii nerwomyślniowej kursanci są wow, zajerani, ale później oni tak, to trzeba, wiesz więcej terapii niż jedną i tak A, dalej, ale tak, tak, tak. niektórym no że np. opis jakiś case i mówię, no, słuchajcie, mam takie fajną sytuację, przyszła pani z tym, z tym i z tym i z tym, mhm. jakieś problemy, no i że w ogóle po roku pracy mamy wow. Oni, roku? Co? No tak, no Jak to? Be. A oczywiście jest to rok. Tych, tych zabiegów nie ma uh -huh. jakoś tak dużo, nie? bo ktoś sobie może okaże, że rok, raz w tygodniu to 50 spotkań. No nie, no tak, tak nie, ale wiesz, nie wiem, 10 i tak dalej, więc niektórzy są tacy kurde, no tak no. Szok, no, no, no niestety, nie? jakby no, nasza fizjologia jest nie do oszukania. Uh -huh. no niestety, proces gojenia, czy uh -huh. czasami proces w ogóle jakby wymiany niektórych tkanek, czy. Chociażby samej, sama neuroplastyczność mózgu, też jest czymś, co no nie następuje tak do końca, jakby z dnia na dzień. Więc są różne procesy, chociażby też nad, nabywanie gdzieś tam tej adaptacji, no to jest coś, czego się nie da zrobić tak. Mhm. No, to często ten taki fajny efekt, który uzyskamy taki wiesz, szybki, przeciwbólowy, nie? coś tutaj zrobiliśmy, zwiększa się zakres ruchu, zmniejsza się bolesność, no to okej, okay. to jest działanie układu nerwowego. No ale nasze ciało to też nie jest tylko i wyłącznie układ nerwowy, mamy też inne tkanki, tak, które się, no. nawet jak ta neuroplastyczność możemy wpłynąć, że ona jest, nie wiem, szybsza albo wolniejsza, bo na ten temat dużo nie wiemy, no nie, neuroplastyczności, mm. jakby ile to trwa, w jakim po prostu szybko no, to się… To też z z no też zależnie, nie, czy to jest ten jakiś proces taki bardziej bardziej centralny, w którym mm -hmm. obszarze i tak dalej, no to też… Dokładnie. Jest tego dużo. No, no jest, to, jest to pewien problem, ale wydaje mi się, że tutaj fajnie byłoby, gdzieś tam powiedzmy, osoby, bo mamy takich osób. największej ilość naszych słuchaczy to są osoby, które są młodymi terapeutami, troszeczkę z mniejszym stażem niż, niż my, albo są na studiach i świeżo po studiach. Mm -hmm. No i tutaj warto byłoby, jak będą szukali drogi dla siebie, no to fajnie byłoby, żeby też nie dali się często, no wiesz owinąć wokół palca i gdzieś tam e, sprzedać e, właśnie takimi sloganami, że tu w luz, w ogóle każdy pacjent, przychodzisz tam, tylko poklepiesz, tu coś porobisz, ty pstrykniesz palcami tutaj coś. I że to wiesz, jest tak, że no, gdyby mm -hmm. tak było, to te osoby, które tak pracują, to by się nie nazywały fizjoterapeutami, terapeutami, tylko pewnie, wiesz, uzdrowiciel Patryk. No nie? Ale z tybetu. Tak, byłoby... <laughs> No. Tak to raczej nazywane. No musimy jakoś tutaj wyciągnąć wnioski z tego całego tutaj naszej gadaniny mm -hmm. tutaj i coś jakiś, wiesz, ustrukturyzować i, i z jakimś takim, wiesz, przesłaniem, żeby osoby, które to obejrzały, to stwierdziły, aha, dobra, czyli to tak powinno być, czyli okay. jak powinno być. No więc tak, ja generalnie zawsze jestem jakby tego stanowiska, że no są przynajmniej dwie różne rzeczy, które, na które powinniśmy postawić dosyć duży nacisk. Więc na pewno jest ta taka strona medyczna, która przynajmniej, przynajmniej powinna być skupiona na tej diagnostyce różnicowej. Mhm. Żebyśmy dobrze odróżniali tych pacjentów, z którymi możemy pracować, od tych. Którzy absolutnie powinni trafić do innego specjalisty. I to jest, jakby, w, w tej części medycznej kluczowe. Mhm. No i oczywiście jest ta druga część, i tutaj bez względu na to, czy będziemy opierać naszą praktykę bardziej na dowodach naukowych, czy nie, to jakby życzę też wszystkim, żeby ich cały czas napędzała ciekawość. Ciekawość tego, jak działa ludzkie ciało, żeby wyciągali po prostu też wnioski z takich terapii, które robili z pojedynczych jakichś caseów, ale i też później, na przykład, po roku, dwóch. Żeby wyciągali wnioski z tego, jak pracowali, i czy to jest do końca to, czego oni oczekują, mhm. czy o coś mogą to zmienić. Nie? Bo na przykład, teraz też patrzę gdzieś tam z perspektywy czasu na swoje gdzieś tam początki i jakieś takie różne momenty, kiedy byłem bardziej skupiony na jakiejś formie terapii, to z każdej z nich coś wyciągnąłem, aczkolwiek no, moja praktyka teraz wygląda no, diametralnie inaczej niż wyglądała 5 lat temu. Mhm. Nie? Więc absolutnie nie był to czas stracony, ale ważna była jakby nad nim refleksja. Więc myślę, że to są dwie takie najważniejsze, yy, najważniejsze części. Tak, myślę, że refleksja będzie tu ważna, bo fajnie byłoby często jakby negować swoją praktykę, że hmm, nawet jak mam jakieś świetne filmy, czy tak mam takie naprawdę takie efekty, że kurde jest super, to mówię... Dlaczego tak zadziało? Co, co tu się wydarzyło? Tak? Czy to rzeczywiście jest tylko moja praktyka? Czy może coś innego się nałożyło? Wiesz, dobył tutaj pacjentów, co się zmieniło w ich życiu, ewentualnie jeszcze skoro mamy w tak krótkim czasie tak dobre efekty? Mm -hmm. I, I często to się okazuje, że okay, mój wpływ to jakby jedno, ale tam się zadziały też inne czynniki, więc fajnie takie, takie rzeczy gdzieś tam cały czas zadawać sobie takie pytanie, rozmawiać z pacjentami i pracować metodami, które nam się podobają, ale jednocześnie no, powiedzmy, że jakoś się rozumiemy, wiesz co chodzi, mm -hmm. no nie? Tak, żebyśmy tak, tak. Na, na, na dzień dzisiejszy byli w stanie jak, jak, w jakiejś części jakby wytłumaczyć to, na jakich mechanizmach mm -hmm. bazujemy, żebyśmy w miarę to rozumieli, żebyśmy tłumaczyli pacjentom. i Jeżeli one mocno wybiegają poza fizjoterapię, to żebyśmy o tym pacjentom mówili. Mm -hmm. Stąd... Ja tak mówiłem już chyba wcześniej, że trochę się często mało komfortowo czuję, mówiąc o tym, co robię, że jest to fizjoterapia, no nie? Bo, bo czasami, czasami nie jest. Stąd gdzieś tam e, śmiejemy się troszeczkę, że jesteśmy nad neuroterapeutami, e, bo to jest taki powiedzmy. E, Zawód powiedzmy wymyślony nas, mm -hmm, tak który tak. mamy jakąś taką pulę, która nam, no, to, to nam pasuje, no nie? Tak, ale daje też jakby to taką tutaj sporą dozę wolności, mm -hmm. że jak już coś, nawet nazwaliśmy troszeczkę inaczej to też pacjenci wiedzą, że tak naprawdę nie do końca spodziewają się fizjoterapii. Mm -hmm. I jakby to wobec nich i wobec innych fizjoterapeutów jest yy, wtedy w porządku. Nie? Jeszcze jedna rzecz tutaj. Warto byłoby też podkreślić jakby taką kluczową, kluczową rzecz, że przecież e, jeśli chodzi w ogóle o taką kolejność metod terapeutycznych i tego, czy one są oparte na dowodach naukowych, czy nie, to pamiętajmy o tym, że zawsze praktycznie było tak, że to praktyka była pierwsza, bo za tym szła teoria. Tak? Mm -hmm. To nie jest tak, że po prostu ktoś stwierdził, że tam, nie wiem, zaczął pracować w jakiś sposób a i na początku zaczął to opisywać, badać, 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 a stało zostało zbadane, ugruntowane, to on przerzucił to na taki rynek mm. i o teraz będę to sprzedawał jako metodę terapeutyczną. To jest to inaczej? Jest raczej nie, w ogóle nie do zrobienia. Nie, nie, to jest odwrotnie. Mm -hmm. no, nie? Zawsze po prostu e, ludzie zaczynają w pewien sposób pracować, e, odnoszą e, lepsze bądź gorsze efekty terapeutyczne i ktoś zaczyna się tym zainteresować i mówi hmm, ciekawe czy to działa tak, ciekawe czy my bazujemy na takich takich mechanizmach terapeutycznych I, i to jest dopiero, mm -hmm. to jest dopiero badane, więc... E, no tak. No, tutaj fajnie byłoby gdzieś tam po środku, nie chciałbym po prostu. Znaczy podejrzewam, że mi się nie dogadał z ludźmi, którzy mają jedynkę tutaj w tej naszej skali i dziesiątkę. To pewnie byłoby mhm. tak, że sprawdzają. Mm, no to też, też byłyby osoby, które gdzieś tam zyskują na takiej otwartości w ogóle. No chyba że tak, no. Lubią tak. dyskutować, no to. Natomiast jakby wiesz, jak tak. to wygląda osoby, które są mhm. skrajne, to z nimi się bardzo często. No niestety czasami kiepsko jest tak, że, że się dyskutuje ciężej. Tak. Natomiast no, dobrze byłoby po prostu też mm -hmm. mieć to na uwadze i pamiętajcie o tym, że jak gdzieś zobaczycie pewnego rodzaju dyskusję, że ktoś neguje czyjąś pracę, to fajnie byłoby tę osobę poprosić, żeby zaproponowała, co w takim razie byłoby ok, bo z takiej dyskusji wszyscy by wynieśli no maksymalnie dużo, tak, czyli ok, mm -hmm. według niego to jest niefajne, ale powinniśmy w takim razem pracować tak, i tak, no nie? Mm -hmm. Bo wiesz, jeżeli ktoś mówi, że to jest niefajne, to jest niefajne, to jest niefajne, to jest fajne. No to tylko robisz mętę w głowie innym ludziom i, i nie wiadomo, no nie? Tak, Więc tak. ja zawsze jak coś mówię, że... To jest. No nie chcę mówić, że to nie jest niefajne, ale ja bym zrobił to tak. Ja często nawet pacjentach mówię, mm -hmm. no nie? Że, że pacjent na przykład nie wiem, rzuca jakiś taki tekst typu... Jakiś czasem miałem pacjenta, a, który mówi, że no, tutaj był terapeuty, fajnie, fajnie mu to pomogło, ta praca, no i ta praca domowa, którą miał. No, to, jaka praca domowa, którą pan miał? No, bo ogólnie jakby robiłem przez x czasu, nie pamiętam, to było tydzień, dwa, codziennie gorące kąpiele z drożdżami. I ja mówię, hmm, i on widzi, co ja na to? Mówi, wie pan co, no, no ja bym się z drożami nie kąpał ogólnie. Znaczy nie wiem, czy to jest fajne, że jest niefajny, ką się z drżami. Okay. E, prawdopodobnie e, bym się skupił bardziej na tym i na mm -hmm. tym, no nie? Ale to też jest ważne, że no, nie, wiesz, nie, jakby nie, zaś, nie nie miała tego pacjenta i rawotu, do którego chodził, mm -hmm. no bo to jest jakby ich sprawa. Nie wiem, czy to był z drapeuta, czy nie. Też, nie no to, my też raczej nie znamy kontekstu i, i tak. naw nawet nie wiem do końca, co on mógł mieć na myśli. Więc nie ma też... to chodzić z tymi drożdżami. No. Nie Możesz, wiesz... Może brzmi zabawnie, ale może coś z tym jest. Nie? No, nie. Więc, wiesz, no, jakby, to też, jakby mówił pacjent, pacjenci też nie wiedzą, z czym przychodzą, co go wiesz, To mm -hmm. jest jakby ta prawda z pośrodku, więc jakby nie nagowałem, ale też nie dałem to pacjentowi do zrozumienia, że po prostu on i jego tak się z w żadnym wypadku, bo, bo nie myślałam w ten sposób. Mm -hmm. Tylko mówił, no, no, no ja, droż ja nie, nie proszę pacjenta, żeby się kąpali z drożdżami, tak? jakby nie, to nie jest mm -hmm. moja praca domowa, więc może skupimy się na tym na tym, to ja pan coś zaproponuję, coś jakby od siebie i może będzie lepiej. Mówi, że te droże strasznie śmierdziały, więc też na to poszedł, mm. <laughs> że to będzie ok. Ojej, jaka po prostu głupawka na końcu z tymi drożdżami. Tak, e, są no takie, dale. no, mogą dać jakiś inny przykład, typu z kapustą jest popularniejszy, nie? Często pacjenci mówią, że... że Kapusta albo siano. siano na kolano, tak, tak. Siano na kolano? Ale to nie słyszałem żadnego. Sorry, teraz ja pokręciłem, bo jestem z miasta. Słoma. Słoma. Słoma to nie się. Słoma, Słoma a sło, a sło, a sło, sło wyciąga ten obrzeń, teoretycznie, tak? Też jakby? Tak słyszałem. Tak? Ja nie ale... robiłem tego nigdy. Kapuso też nie przekładałem nigdy. Jakby altacet jest taki, że łatwiej go w sumie. Dostać no, też <grym> jest tak, spoko, tak. nie. Altacet jest, jest ok, ale po prostu nogę wyżej, kompres, no, bandażyki działa. Słuchajcie, więc takie było nasze zdanie na temat tych podziałów. Oczywiście. przez dużo tematów. Tak, to takie Badania. Miotły, narkotyki w Holandii. E, teraz słoma, jeszcze słoma drożdże. i drożdże. Z drożdżami. No. no, było trochę MB, trochę nie MB, więc tutaj oczywiście my nie narzucamy nikomu nic. Wiecie o tym, że nie lubimy po prostu ludziom wciskać długo że ma być taka, ma być inaczej, bo my często sami w tym świecie takim, no nie chcę mówić, że jesteśmy pogubieni, no nie, ale tego jest tak dużo, że ta prawda mhm. jest tam zawsze gdzieś tam po środku, no nie? Ja znam osoby, które, wiesz, są bardzo blisko tej jedynki, a są bardzo blisko dziesiątki. Na szczęście nie mają ani jedynki, ani dziesiątki. Dogadujemy się, jest fajnie, nie negujemy się, oni pracuje tak, ja pracuję tak i wszyscy mhm. się cieszą. Sam zresztą mam wizyty, że bardziej trujeczka, dwujeczka, a czasami po prostu jak Ola powiedziała, jedenaście mi dała, mhm. więc. Miejcie otwarte głowy, dyskutujcie, mówcie pacjentom jak jest, a, kto jest z kim i co wy to w ogóle robicie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pacjenci dokładnie wiedzieli, a, co my robimy, czego nie mogą się spodziewać, czego unikać, czego za czym iść i tak dalej, więc to jest a, dość istotne. No i dajcie nam znać, jakie jest po prostu wasze zdanie na ten temat, a jeśli chodzi o tutaj MB, czy lataj na miotle, gdzie wy jesteście, co na ten temat myślicie. Myślę, że my na pewno tej dyskusji nie zamkniemy, tylko ona w tym momencie powinna się zacząć toczyć. I tylko pewien taki punkt zapalny do tego, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, a my musimy zacząć myśleć o tym zawodzie neuroterapeuty bardziej. Dobra. Będzie fajnie. Wtedy będziemy mówić, że podział wśród neuroterapeutów. Odcinek. <noise> <noise> Słuchajcie, dzięki za uwagę, do zobaczenia za dwa tygodnie, ale nie wiem, czy za dwa tygodnie, w jakąś tam środę o 19. Trzymajcie się. Cześć.